Hej, cześć, witajcie. No cóż, stała się rzecz nie najlepsza, nie najdobrzejsza. Czyli trzeba zacząć Darkest Dungeon. Z dodateczkiem oczywiście od początku. Dlaczego tak? Ano, okazało się, że pod wpływem emocji i małej ilości powietrza w spalaniu organizmu usunąłem przez przypadek wpis, a właściwie zapis. Więc przejdziemy sobie w tym materiale wszystko od początku, te wszystkie treningi i tak dalej. Pokonamy to błyskawicznie, tak aby dołączyć do tego, co straciliśmy w poprzedniej serii. Powiem szczerze, nagrałem jeszcze dwa odcinki wcześniej, ale już nie będę ich wrzucał. W związku z tym, że, no cóż, jeden z tych odcinków był to krokodyl. No i ten krokodyl niestety zjadł wszystkich. Był tam i Morusiasty, był tam i Jan, był tam. To tam jeszcze był Fenliten. Było tam kilka tych osób. No i niestety stało się to, co się miało stać. Krokodyl nas po prostu wciągnął za te krzaczki, które tam stały i tam nas skonsumował. I to była właśnie przyczyna mojego lekkiego uniesienia. Ale to nic. Wiem, że takie troszeczkę to mało średnio profesjonalne podejście. No ale co zrobić? Skoro usunąłem ten wpis, a wszyscy bohaterowie poginęli, ci główni, to aż mi się smutno zrobiło. No i pomyślałem, rozpocznijmy jeszcze raz. Nie ma co kombinować. A tymczasem zbliżamy się do naszej osady. Mówię, przechodzę to wszystko na szybko. Tutoriale są w poprzednim materiale. W poprzednich materiałach właściwie. Ogarniemy to sobie na szybko. Dzisiaj zrobimy sobie pierwszą ekspedycję, tą dochodzącą, że tak ładnie to powiem, w stronę osady. I pierwszą ekspedycję taką tutorialową, którą mamy z osady do kniei bodajże. Jak widać, nasi bohaterowie oczywiście są mocno tyrani. Gram na poziomie, gram dokładnie na takich samych ustawieniach jak poprzednio. To znaczy wziąłem sobie ten poziom trudności najmroczniejszy, czyli średni poziom trudności. Niełatwy, nietrudny, aż w sam raz. Aczkolwiek tutaj wszystkie te poziomy trudności spodziewam się są nie najłatwiejsze. I no i krokodyl. No krokodyl. Krokodyl porobił wszystkich, bo krokodyl, mówię, porobił wszystkich. Wciągnął nas za te kurcze krzaczki, pałki wodne, czy jak to się ładnie tam nazywa. Dobra, pierwsza ekspedycja za nami. Wypełniliśmy misję. Wracamy do osady oczywiście. Od razu zmienimy sobie imiona bohaterów. Informacje. I tak, tym krzyżowcem, z tego co dobrze pamiętam, był Jan. Jan, dobra. Dismas. Dismas. Fenliten był Dismas. No dobra. Stawiamy tak, jak było wszystko. Ciach. No oczywiście, no na cmentarzu w poprzedniej rozgrywce miałem już komplet. Nie wiem, czy tutaj jeszcze nie trzeba byłoby tego cmentarza poszerzać. Teraz tak, zwiadowcą bataszki nie chciał być nikt. Zwiadowcą kapłanką też chyba nie chciał być nikt. Oni stoją z przymiotami. Dwa pozytywne, to dobrze. Fenliten od razu 3. No tutaj Jan 3 negatywne, kleptomania. Ale to są te tradycyjne rzeczy, które chyba zawsze na start są w taki sam sposób losowane. Właściwie ustawione, no nie tyle co losowane, skoro są cały czas takie same. Diligence, tak? Oni co nam sugerują tutaj rozwinąć? Zwiększyć liczbę bohaterów bodajże. No to od razu sobie robimy też koszary. Będzie tyle, co zrobimy sobie w tej ekspedycji.
Czy coś jeszcze potrzebujemy? Niekoniecznie. Wyruszamy od razu do następnej ekspedycji. Ruiny. Przejdźmy do zapasów. No, nieprzygotowane, czyhające, co? A, potrzeba jeszcze dodać bohaterów. No tak, troszeczkę bym się pospieszył. Podsądni. No to jak zamienimy, to będzie Red Hook, tak? Z tego co pamiętam. No dobra, zagramy sobie teraz podsądnymi. Wcześniej grałem Red Hook. To jest taka średnia. Ten się bardziej tutaj sprawdzi. Dobra, lecimy. The cost of preparedness measured now in gold, later in blood. Czyli po prostu 8 sztuk prowiantu i 4 pochodnie. Tyle będzie z tego. Czyli 8 sztuk... 8, kurczę. I 4 pochodnie. Weźmy sobie, powiedzmy, 2 kluczyki. 4 pochodnie. No i tutaj więcej nic nie należy zabierać. Ta ekspedycja jest kontrolna. Tutaj jeszcze będziemy dotrzamać. Będziemy otrzymywać... Bardzo wcześnie jest ogólnie, jak sobie to nagrywam, bo chciałem to, kurczę, sobie troszeczkę, no, wszystko pojaśnić, wyjaśnić, no i kontynuować. Jedziemy. Tak, ten lot też jest stały, że tak to określę, nie jest losowo generowany. Ale to dobrze, wiemy mniej więcej, co nas czeka. Gościane pomioty w ilości sztuk 2. No to lecimy od razu z gościami. To będzie szybki odcinek. Zrobimy sobie tutaj 2 tygodnie, że tak ładnie to określę. I od następnego materiału już zaczniemy się bardziej koncentrować. Tutaj trzeba naprawdę być skoncentrowanym mocno, bo inaczej kończy to się... No nie najlepiej, nie najlepiej. Już nawet nie chodzi o błędy, że tam krwawienie i dobijam jednostkę, która ginie od krwawienia. Nie. Tutaj później wszystko się... toczy tak szybko, że po prostu masakra. W sumie to jakbyśmy zabrali tutaj, tak jak sugerowali, tylko te pochodnie i jedzenie, to również można to przejść bez inwestowania w klucze czy w inne tam pierdółki. Informacja o pochodni i zostaliśmy zaskoczeni dla odmiany. Kapłanka, dobrze byłoby spróbować ogłuszyć tę panią, tą panią. To niestety nie sięgniemy za pomocą Fenlitena tego rzędu, ale to nic. Najważniejsze, żebyśmy mogli sobie dojść do osady z małą ilością stresu, bo nie chciałbym od razu ich odstresowywać. Nie mamy na to pieniążka. Cięcie. Ładnie. Dobra, spróbujmy sobie zarazić akolitkę i spróbujmy sobie ją ogłuszyć. No, ogłuszenie 65% odporności, więc raczej nie wejdzie. Jeszcze unik, żeby było ciekawiej. Another abomination cleansed from our lands. Ha, okej. Ładnie, z tego całego Morgensternu pani przycelowała. Wróćmy do poprzednich ustawień. Ale zobaczmy, co tutaj. Spokój, cisza, mamy zwiad. Walka, walka. Pójdziemy sobie tu. Pójdziemy sobie tu. Gdzie pójdziemy? Pójdziemy do góry, dobra. Później najwyżej tu. Tutaj się wrócimy. Zostawimy jeden korytarz nieodkryty. To akurat jest... teraz bez większego znaczenia. No i tutaj Jan ma kleptomanię. Warto kimś innym sobie te plecaki zbierać, póki mu się, że tak powiem, nie odklei i sam sobie to nie weźmie. Dobra, kolejna ekipa. Kolejna ekipa. Może warto byłoby spróbować panią ogłuszyć.
Aha. Okej. Krwawienie. 2 na rundę, 6 życia. No dobrze, tak powinno iść we wszystkich tych grach, które tutaj spędziłem, że tak powiem, z Darkest Dungeon. No niestety później nie jest tak prosto. Zaczynają się dziać nadrealne, nierealne rzeczy, które nas mocno, ale to mocno wykańczają. Tutaj największym błędem było pójść do tego krokodyla, kurczę, trzeba się dobrze przygotować. Bo jak się człowiek tam nie przygotuje, to jak wspomniałem, krokodyl robi różne dziwne, niestworzone historie, tapla się w tym swoim zbiorniczku wodnym, leczy się przy okazji. Później wciąga ekipę do swojego bagienka i tam dekoruje sobie te swoje krzaczki, które tam ma. Pałki wodne, tudzież jak to się zwie. Rozwiesił części bohaterów, jak pompki na choince, bym powiedział. Mimo że miałem tam, kurczę, biczownika też. Success so clearly. Pamiątkowa skrzynia, otwieramy. Or is it merely a trick of the light? Krew. A wcześniej chyba krwi tutaj nie znaleźliśmy, coś mi się tak widzi. Ciemno tu doskonałe miejsce na zasadzkę, na pułapeczka. Pułapeczki na razie niestety nie jesteśmy w stanie ogarnąć sobie, nie wiem, nasi przeciwnicy. Właściwie my ich nie widzimy. Za ciemno widocznie, zaraz sobie rozświetlimy troszeczkę teren. A wszystko zaczęło się od antykwariuszki, kurczę, która nam padła. Znaczy, padła nam. No tutaj mój błąd, troszeczkę pewnych rzeczy nie przypilnowałem. No i to rozpoczęło serię dziwnych, niestworzonych historii. Śmierci, to znaczy. Nie jesteśmy zaskoczeni, całe szczęście. Spróbujmy sobie rozpocząć od tego kusznika. On tutaj posiada to AOE całe swoje. I resztę tniemy jak leci. W ogóle ta czaszka, jak się przesuwa razem z tym bohaterem, dopiero teraz to do mnie dotarło. Ładny damage od kapłanki. Tego kusznika, czym go tutaj teraz trafić? Sprzeczka, no proszę bardzo, ciach, krytyk, kuszniczka, od razu na dzień dobry. I te krytyki na krokodylu to mi non-stop wchodziły, to też była jakaś w ogóle abstrakcja. Nie dosyć, że on sam z siebie miał konkretny damage, to jeszcze wchodziły mu podwójne obrażenia, które powodowały, że no biczownik tam jakiś element miał taki, że w pewnym momencie po prostu jakby leczył mi wszystkich. Nie wiem, jak to się stało, na jakiej zasadzie to wszystko polegało. Dobra, tutaj fontanna, użyjemy sobie wody. Zrzucimy stresu, uleczymy kapłankę, okej. I co, i robimy kółeczko? A przejdźmy sobie, zobaczymy, co tu jest. Będzie tak szybko to wszystko idzie. Worek. A w worku? Teoretycznie, no nie, droga będzie ta sama. Ciemność, nastała ciemność. O Jezus. Jezus, Matko z Chrystus. Jezus, Matko Bosko. Dzisiaj goście się już pojawili. No dobra, w takim razie rozpalmy sobie te pochodnie. Bo już widzę, zaczynam się kręcić. O, nowe przeciwniki w postaci czerwi. No ładnie, ładnie. Wrażenia na rundę, ładnie. 2 obrażenia na rundę, czyli one giną, 2 pierwsze, no ale niestety 2 trzeci i czwarty będą atakować. Jest unik u Jana, ładnie. Grobowe ukąszenie, no niestety trafia. Stres, odporność, dobrze. To wyrok. A death
by inches. Może żarliwym oskarżeniem. Executed with impunity. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Staram się to dość szybko ogarnąć, żeby tutaj już nie mi trężyć czasu na tym, co już widzieliśmy. Tak jak wspomniałem wcześniej, w następnym materiale wyruszymy sobie już na jakąś ekspedycję. Na razie pominiemy krokodyla. Krokodyl jest hardcorem. Lacosta. Przecież Lacoste. A, dobra, ten i ten. A handsome reward for a task well performed. Czyli tutaj gdybyśmy zabrali tych pochodni raptem 4, to troszeczkę byłoby mało. Dużo golda nam się uzbierało swoją drogą. Jeszcze leżymy sobie do ostatniej z tych sal. Jakaś księżnica. Nie pamiętam, czy coś było, czy nie. Chyba niekoniecznie, ale sobie osłonimy już wszystko. No i dobra, i to będzie taki kwadransowy odcineczek informujący o tym, co miało miejsce. Dobra, opuścimy. Nie będziemy się przez to przebijać. Szkoda nabijać stres, a prawdopodobnie i tak nic nie ma. 6000 golda, całkiem sporo, dużo pamiątek. No i zobaczmy sobie przymioty, jakie nas tutaj spotkały, naszych bohaterów. Klaustrofobia i precyzja. No, walka dystansowa u Jana jest na ostatnim z miejsc. Wycofanie, brak stresu przy maszerowaniu do tyłu, ok? Ważne, negatywne nawyki i tak dalej. Dobra, tydzień drugi. Oberża została odblokowana, opactwo zostało odblokowane. Zobaczmy jeszcze, kto nam przybył, ciekawy. No właśnie, mamy trendowatego. Ktoś tam chciał być trendowatym, zaraz zobaczę. Abominacja, czyli wstręt, tak? Badaczka zarazy jeszcze jedna. No nie, badaczkę zarazy sobie odpuścimy. I teraz... Morusiasty, łowca... Morusiasty chciał być w ogóle flagelantem. To może coś poczekamy, aż ten flagelant dojdzie. On się niebawem tu pojawi. Bo byśmy mogli sobie wrzucić tego i tą panią. Tylko tyle, kto będzie chciał iść z... Dobra, w każdym bądź danym razie... Trendowaty... lub wstręt, Valava chciał być kimś takim, tylko nie wiem, no nie wspominał konkretnie, więc zróbmy z ciebie... trendowatego. Dobrze, to zawsze troszeczkę ta zmiana... wpłynie pozytywnie. Będzie trendowaty, już ktoś będzie trendowatym, że tak to ładnie określę. Czy jeszcze jakąś ekspedycję dzisiaj będziemy chcieli zrobić? Nie. Weźmy sobie, wrzućmy kogoś do odstresowywania. Na przykład ciebie. I na przykład ciebie. Pewnie ten pójdzie, Jan pójdzie. Tutaj mamy tych, kurczę, tylko że coś mi mówi, że nie będą chcieli iść z tym panem. Jeszcze z ciekawości to obczaimy. A, no właśnie, nie mogę już go nawet przeciągnąć. A samotnie, jak będzie chciał iść z tobą na przykład, też nie chcesz z nim iść, dobra. O kurczę, akurat oprycha tu nie wzrusza, czyli no będziemy musieli skompletować specjalnie skład pod tego całego wstręta z czasem, bo nie chce nikt z nim iść, niestety. Dobra, czy jakbyśmy tutaj jakoś ten skład, jak go trzeba dobrać, no, może Fendi ten być na trzecim miejscu, może być, tutaj możesz Janie być na drugim, Valava może być na pierwszym, no i na koniec niestety trzeba byłoby zrekrutować kamień ogłuszenia. Kamień ogłuszenia, kto u nas ogłusza? Ogłusza na pewno... Masz ogłuszenie? Masz ogłuszenie, więc możemy tobie dodać. Kamień ogłuszenia, no unik spada, ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Chciałbym jeszcze tutaj zwiadowcę badaczkę zarazy łyknąć, żebyśmy mogli skompletować skład na następną ekspedycję. No i tak będzie ona się przedstawiać. Polecimy sobie wstępnie na trendowatego, Valava, Jan, uczeń krzyżowiec, później Fenli, ten uczeń oprych i na końcu badaczka zarazy. Takim składem ruszymy już na kolejną ekspedycję.
A tymczasem myślę, że wszystko pojaśniłem. Fuck, krokodil. Frak, krokodil. Krokodil jest okrutnie, straszno mocno niedobry, niefajny. Ale już nie będziemy wnikać. Dobra, ja kończę, bo muszę za chwilę też polecieć jeszcze zrobić tutaj kilka rzeczy. Do wkrótce, na razie, cześć.